jasna strona mocy w kontestacji. Dzień dobry, cześć i czołem, witajcie po jasnej stronie mocy, audycji w kontestacji, witają Was. Ania Bubińska. Oraz Krzysiek Burzyński. Przypominam, jasna strona mocy jest audycją, w której promujemy jasne, pozytywne sytuacje i przede wszystkim ludzi, którzy żyją pozytywnie. A dzisiejsza audycja będzie audycją podsumowującą nie tylko ten rok, ale ten rok. Dorobek jasnej strony mocy wszystkich ostatnich i pierwszych i ostatnich środkowych. Nie czyń z tym, bo się mikrofon zwróci. Nie dotknęłam go nawet. Ale stół dotknęłaś wyraziście. No dobrze. Co takiego? Lepiej będzie nam pogrywać muzyka, którą dostaliśmy od naszego dobrego znajomego Marcina Dalewskiego, który nagrał nam taką swoją wersję kolędy, która będzie pewnie lecieć tam w tle, za nami. Za moimi plecami czy za tymi plecami? Przy waszych uszach, za naszymi głowami. Słusznie, te części ciała są różne. Marcin nagrał nam też kilka innych utworów, które będą instrumentalnych na gitarze elektrycznej, które będą się przewijać pewnie przez tą audycję, ale też myślę, że przez następne, kolejne audycje też się będą przewijać. I będzie w ogóle dzisiejszej audycji trochę muzyki. Czasami mam wrażenie, że trochę mi brakuje tej muzyki, ale no, tak już to wygląda. Więc co? Witamy Was świątecznie. Właśnie mamy koniec wigilijnego wieczoru. Jest kilka minut przed północą. Jutro będziemy mieli dzień świąt, Bożego Narodzenia. I to jest chyba najlepszy czas na nagranie audycji, która ma się okazać również jutro, czyli dzisiaj, to teraz słuchać. A jeżeli słuchasz tej audycji, a jest akurat Wielkanoc, to nie trafiłeś, ale też możesz jej posłuchać. Tak więc zaczniemy od życzeń świątecznych, może? Jak się nie, to wszyscy już składają, ja już tego słuchać nie mogę. Dobrze, to życzenia powiedzmy, że były, bo ponieważ wszyscy składali. Zatem przechodzimy do tego, co zaplanowałeś. A więc tak, udało nam się w tym roku w ogóle stworzyć taką audycję ze strony mocy, które odbyło się, jak sobie tutaj wyliczyliśmy, 22 audycje. Chcieliśmy niektóre z nich omówić, pokazując trochę od kuchni te audycje, pokazując takie rzeczy, które mogą Was zaciekawić i które są śmieszne, dramatyczne lub po prostu są ciekawe do... Inspirujące. Tak jest. Do powiedzenia. W ogóle skąd pomysł jasnej strony mocy? Pewnie ty bym musiał odesłać do audycji, która była pierwsza, ale może tak mniej oficjalnie. Audycja jasna strona mocy to audycja, która powstała w wyniku tego, że zainteresowawszy się kontestacją, stwierdziliśmy, że tak bardzo nam brakuje jakichś takich pozytywnych rzeczy, bo jest pełno narzekania, z którym się generalnie zgadzamy, bo jest na co narzekać i sami też niestety narzekamy, choć czasami staramy się tego unikać. Ale daliśmy sobie taki cel, że na antenie będziemy pokazywać ten inny aspekt życia, pozytywny. Nie będziemy kontestować rzeczywistości, ale zakontestujemy kontestację. O, świetnie, stwierdziliśmy, kontestujemy kontestację. A co? Każdy może. Bo to wolny kraj, wolne radio i my jesteśmy tacy wolni. I to był pomysł na kontestację. Na jasną stronę mocy. A, sorry. No tak. Dobrze, był z nami jeszcze zawsze Remek. Remek z powodów różnych, też przede wszystkim myślę, że ekonomicznych, wyjechał na wyspy. Pewnie nas tam słucha, pozdrawiamy go. Pewnie jeszcze nie raz stworzymy jakąś audycję. Na razie Remek jest oddelegowany do spraw wyższych. Wyżej, no. No dobrze. Była taka drugą audycję, którą zrealizowaliśmy. Nazywała się Gangster Kontratakuje. Odbyła się ona z Danielem Harasymem, byłym gangsterem, który jest dzisiaj duszpasterzem więziennym. I co takiego było ciekawego? Co takiego? Daniel opowiedział swoją historię. To, że miał przeszłość gangsterską, tak? Na weźmy audycję Gangster Kontratakuje, no i wrócił do więzienia, ale w innym charakterze, tak? Pod koloratką powiedział, dlaczego zmienił sposób życia, co się dokonało i jak to jest być kapelanem i mężem równocześnie. Ciekawostką, która odbyła się w
może nie w czasie audycji, ale po audycji, to jest to, że okazało się, że po nagraniu gdzieś nam cały materiał wsiąknął program, którym nagrywaliśmy w komputerze. Tak, z tym, właśnie z tym odcinkiem Jasnej Strony Mocy była wspaniała przygoda, podekscytowani nagraniem prawie godzinnym. Cieszymy się, nagrywamy, robimy stop nagrania, po czym program, którym nagrywaliśmy, leci w kosmos i wszystkie nagrania razem z nim. No, 50 parę minut nagrań. Moja żona jednak wspaniała zna się na tych technicznych rzeczach i odkryła, że w bebechach programu, którym nagrywaliśmy, znajduje się całe nagranie, tyle że... W około 550 paru plikach, odcinkach... 10 sekund? Chyba około 10-sekundowych. Całość należało skleić, by uratować audycję od ponownego nagrania materiału. I tak to też sklejaliśmy audycję. 10 sekund. I razem 3 godziny sklejania. Tak jest. To było takie nasze jedne z pierwszych kroków. Pierwszych doświadczeń po Jasnej Stronie Mocy. Tak jest. I po... jak to się nazywa? Kim my jesteśmy właściwie? To ci nagrywający? Redaktor... Nie, to się jakoś tak ładnie internetowo nazywa. Podcasterzy? O, jesteśmy podcasterzy! Ja nawet nie wiedziałem, że jestem podcaster. Cokolwiek to znaczy do dzisiaj, nie wiem, ale brzmi dobrze. Tak więc po wspaniałym początku, wspaniałym gościu, mieliśmy wspaniałe przepychanie się przez trudności, zakończone sukcesem, ponieważ materiał odzyskany, chociaż jakość materiału miała jeszcze wiele do życzenia. Ale pierwszy koty zapłaty. Daniel swoją drogą Harasym jest do dzisiaj i jednocześnie naszym klientem firmy Fotografistika, a z drugiej strony też działamy razem z nim w różnych jego sympatycznych działaniach, którym zawsze kibicujemy, jeżeli tylko gdzieś mamy szansę, to mu w tym pomagamy. No, Krzysztof się teraz angażuje jeszcze w fundację Blue Sky Security i tam pomaga im formalnie zdobywać jakieś fundusze na prowadzenie działalności profilaktycznych. Tak jest. Stop przemocy, stop alkoholizmowi, stop narkotykom. Stop stopom. Zastopuj.pl. Później chcielibyśmy, była taka audycja Powrót w Igry 3, w którym rozmawialiśmy z Wojtkiem Grelą. Tak. Który dzisiaj, co robi dzisiaj Wojtek? Dziś Wojtek pedałuje po kontynencie Ameryki Południowej, przemierza całą Amerykę Południową na rowerze. Wyjechał tam 8 listopada i tak mu wejdzie jeszcze przez 5 miesięcy, czyli półroczny wyjazd rowerem po Ameryce Południowej. Szalony człowiek, tak mu zazdroszczę trochę tej odwagi, nie wiem, w życiu bym się chyba na coś takiego nie zdobył. W ogóle wsiąść na rower to jest jakiś taki kosmos dla mnie. A to jeszcze jest samotna podróż, bez kompanów. Właśnie. Ludzi, których spotyka na drodze, to są kilkudniowe, takie wspólne kilkuset, kilkudziesięciokilometrowe trasy, a reszta to jest często samotność. Kolegą Wojtka Greli jest... Był nasz kolejny gość, Gal Podlaszewski, który wystąpił w naszym odcinku na zatytułowanym Nowa Nadzieja Koszalina. No, nasza nadzieja koszalińska, miasta, w którym Krzysztof i ja i nasze dzieci mieszkają, to już nie jest nadzieja koszalina, ponieważ wyjechał Gal. Okej. Kolejnych jakichś tam ciekawostek, które się odbyły. Tutaj nie będziemy może wszystkich audycji omawiać, bo to by może było zbyt nudne dla naszych słuchaczy. Ja postaram się tylko jakieś takie ciekawsze rzeczy. Z naszym synem Danielem odbyliśmy rozmowę, która była w audycji, która się zatytułowana była Najmłodszy biznesmen w Polsce, w którym reklamowaliśmy jego stronę milionzapałek.pl, która do dzisiaj funkcjonuje, ma się dobrze. Na niej pojawił się właśnie dzisiaj nowy produkt, który... co to jest? Powiedz, bo ty miałeś w tym dużo związku. Tak, tak, dużo związku. Daniel od czasów Euro zafascynował się piłką nożną i teraz ma wielką pasję. Właśnie piłkę i zespół, któremu kibicuje, są Królewscy, czyli Real Madryt, a jego ulubionym piłkarzem jest bramkarz numer 1 na świecie, który się nazywa... Casillas Ino. Ino, nie Ino, tylko Icar. Icar, Iker, Casillas. No, Ino, Casillas, Icar.
I w związku z tym Daniel, korzystając z materiałów dostępnych w domu, czyli rolek po papierze toaletowym. O tak, którego zużywamy. A do tony. Nie będę wchodził w szczegóły. Powstało 12 do chwili obecnej zawodników. Użyliśmy też folii przylepnej folii takiej banerowej oraz Daniela zdolności plastycznych. Wykonał on główki piłkarzy. Jak one wyglądają, będziecie mogli zobaczyć. Już możecie zobaczyć na stronie milionzapajek.pl. Tak jest. I to jest jego teraz wielka pasja. Oglądanie meczy, kibicowanie, tworzenie plakatów, rysowanie meczy, granie meczy. Wszystko wokół piłki i Realu Madryt. No właśnie, dlatego dzisiaj pod choinką zamiast trzech królów i kilku pasterzy mamy 12 piłkarzy Realu Madryt. A co? Dobrze. Gdzieś mniej więcej w tym samym czasie, gdy nagrywaliśmy tą audycję, zasponsorowali nas nasi przyjaciele z Anglii, Rysiek i Gosia. Z Rysiem, Gosią znamy się już wiele lat, ja z Rysiem to już ohoho, albo jeszcze dłużej. Dzięki pieniądzom, które nam przysłali, kupiliśmy mikrofony, malutki mikser i kable. Okazało się, że nie do końca z tym wszystkim trafiliśmy, bo się okazało, że kable nie były te, które kupiliśmy. Do dzisiaj nam się ich nie udało sprzedać, ale mieliśmy mikrofony, które nagrywaliśmy kilka audycji. Okazało się, że jednak jakość ich jest również za niska na potrzeby nasze. Więc dokładnie. Mimo wsparcia technicznego borykaliśmy się. Daliśmy ciała, chciałem powiedzieć. I tak jest. A dlaczego o tym wspominam? Może bym nawet za bardzo nie wspominał, gdyby nie to, że Rysiek i Gosia na dniach ostatnich założyli Contest Club Grantham właśnie w Anglii, o którym jeszcze pewnie będziemy mówić i o nim kilkukrotnie, ponieważ szykuje się tam kilka fajnych akcji, a wszyscy, którzy mieszkają gdzieś w pobliżu Grantham, zapraszamy do kontaktu z Ryśkiem i Gosią, których można na przykład znaleźć na Facebooku, jeżeli piszecie Contest Club Grantham. Albo też w opisie niniejszej audycji na naszym facebookowym profilu. Ta-dam. Też będzie do odnalezienia. I Gosia razem z Rysiem byli jednymi z dwóch sponsorów naszej cudownej audycji. O tak, a żeśmy tu na tym się obłowili. Nigdy nie sądziłem, że tak charytatywnie, chcąc tutaj trochę popracować, tyle zarobimy. Otóż kiedy podliczyliśmy sobie po tym, jak kupiliśmy już sprzęt, ile przez 22 audycje osób nas sponsorowało, wliczyliśmy sobie, że audycja każda kosztowała około... Nie kosztowała. Zarobiliśmy na niej 50 groszy polskich. Dziękujemy wam serdecznie, mili słuchacze. To wielkie było coś... Bóg zapłać. Tak jest, to było wspaniałe i nawet już nie oczekuję więcej. To było cudowne. Co my tam dalej mamy? Ale przyszedł nam pewien pomysł jeszcze w międzyczasie. Dajemy teraz. A co? Pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, ponieważ każdy z nas trochę się tym zajmuje. Ja trochę piszę, Ania składa książki. Składasz jakieś tam książki. Żeby na taką wydać książkę, już nie wirtualną, ale książkę taką, którą można namacać. Czyli taką klasyczną, drukowaną publikację. O, świetnie to powiedziałaś. O naszych gościach z jasnej strony mocy. Nie o nas, bo o nas nie ma co opowiadać, a przynajmniej my nie chcemy za dużo opowiadać, choć i tak opowiadamy. Ja głównie opowiadam, czemu ja ciągle gadam. Tak wygląda sangwinik. Wytwierdź maluj, Krzysztof Duliński sangwinik. Gada. Znaczy, w każdym razie, tak sobie pomyśleliśmy, być może ten pomysł jeszcze pociągniemy. Na razie on jest w fazie takiego pomysłu, czyli takiej małej żaróweczki nad głową, ale na razie jeszcze musimy o tym pomyśleć. A jest wtedy również szansa dla was. Jeżeli chcielibyście być gośćmi naszej wspaniałej audycji Jasna Sama Mocy, może był czas? A jeżeli byłoby o czym z wami porozmawiać? No nie z każdym jest o czym porozmawiać. O czymś pozytywnym, co się zadziało w waszym życiu, albo dzieje się w życiu waszych bliskich, albo... Albo jak wiesz, jak wykorzystać papier toaletowy, tak jak nasz syn, który zrobił z tego piłkarza Realu Madryt, to daj nam znać. Jak nam daj znać? Napisz coś w komentarzu, wejdź na Facebooka na Jasną Stronę Mocy, tam coś powiedz. Napisz. Daj znać. Słuchacie Jasnej Strony Mocy w kontestacji. Dobrze, przypominamy, że słuchamy, mówimy. Jesteście słuchaczami Jasnej Strony Mocy w kontestacji. Dzisiaj wydanie świąteczne i
przypominamy sobie naszych gości, którzy byli, przygody z nimi związane. Made in Heaven Band, ksiądz muzyk. Ksiądz zwany Koziołkiem, Marek Kozłowski. Księdza Marka znamy już też od wielu lat i tak się mi akurat zdarzyło, że ja kiedyś pogrywałem sobie trochę na gitarze. Nigdy to nie było. Tylko trochę, na tym zawsze zostałem. Trochę i może na tym skończmy. W każdym razie kiedyś miałem ambicje, żeby grać dużo dzielniej jak Metallica. Natomiast skończyło się kiedyś na tym, że mieliśmy jakieś tam rekolekcje, w których ja mogłem uczestniczyć i stworzyliśmy na pętce taki zespół. Razem z księdzem Markiem i kilkoma innymi osobami. Tak jest, który nazwaliśmy Cięcy jak Barszczyk. Nazwa to świetnie ta oddawała to, co graliśmy, a szczególnie moje talenty Partie. Muzyczne. Otóż ksiądz Marek grał wtedy na basie. No, bardzo fajnie mu to wychodziło. Był jeszcze bodajże Heniek, który grał na takich bongosach. Ja na gitarze, tę gitarę kazałem im ściszać jak najbardziej, ponieważ kaleczyłem to okrutnie, ale to było bardzo sympatyczne wydarzenie, które dziś dobrze wspominam. Czy to również na tej gitarze krew się polała twa? Nie, to na innej, ale to nie opowiadaj mi, to było zbyt dramatyczne, tak sobie palca skaleczyć. Dobrze. To co, może puścimy... Teraz utwór jednego z projektów księdza... Tak jest. Marka, to będzie... Kolęda. Kolęda zespołu. Stylu... Czekaj, zespół. Jak się nazywał ten zespół? Nie wiem, ale kiedyś jak sobie przypomnimy, to... Na Boże Narodzenie aniołów ucieszenie, gdy z weselem śpiewają Bogu cześć, chwałę dają. Panna Syna powiła, Chrystusa porodziła. Panna Syna powiła, Chrystusa porodziła. Panną będąc jak była. Pasterzom to wesele, przyniósł anioł rzew ciele. Bóg się ludziom narodził, z grzechu ich oswobodził. Panna Syna powiła, Chrystusa porodziła. Panna Syna powiła, Chrystusa porodziła. Panną będąc jak była. Powracamy po tej jakże przyjemnej muzyce. Slot, seks i chrypka. Też taką audycję nagraliśmy. W tamtej audycji nie mówiliśmy o Archim, ale teraz tak krótko wspomnimy. Archie to taki nasz znajomy, którego też spotkaliśmy kilka lat temu na slocie. Archie jest ormianinem. Mieszka w Polsce od 13 bodajże lat, albo i dłużej. 16 lat. Mhm. Jest muzykiem. Jego klimaty muzyczne to hip-hop, reggae, takie bujanie w tym rytmie. Wydaje teraz na dniach, na święta miała się pojawić jego trzecia płyta autorska. Nie wiem, nie zarejestrowałam, czy nastąpiła jej premiera.
Kilka tygodni temu również Archiego gościliśmy u nas w domu i tak się zrodził pomysł, aby go zaprosić również w naszej audycji. Tak więc próbujemy się z nim zmówić na terminy tak i poznać go bliżej. Bardzo ciekawy człowiek, były dealer narkotyków. No, myślę, że ma ciekawą historię do opowiedzenia i będziemy się starali, żeby to się odbyło, się spotkanie z nim. A w ogóle na slot wybieramy się w 2013 roku, ale mamy pomysł, żeby wybrać się taką trochę większą ekipą i żeby porobić też jakiegoś rodzaju warsztaty, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy informować, więc możemy lecieć dalej. Audycją poslotową, pochrypkową, była audycja Efekt Motyla z Tomaszem D, Tomaszem Dobiesem. Co o niej powiemy? Nic, tu sobie nie zaznaczyłem, więc możemy lecieć dalej. Czyli ja pamiętam, że jakiś fajny komentarz się pojawił w tej audycji. Dokładnie treści go nie pamiętam, ale bardzo pozytywnie historia zainspirowała kilka osób. I w tym momencie chciałabym was poprosić o coś. Jeżeli teraz w naszym podsumowaniu przypomnijcie sobie również jakieś audycje, które coś wniosły do waszego życia, dajcie nam znać. Dajcie nam znać, bo fajnie jest wiedzieć, że to, co mówimy, warte jest tych 50 groszy, które zarabiamy. Które zarabiamy, tak. I tych pieniędzy, które zainwestowali Gosia i Rysiek w nas. Jawol. Swojego czasu, znudzeni trochę własnymi audycjami, które zrobiliśmy i nie mieliśmy jakoś pomysłu czasu, ja niestety, ponieważ jestem inicjatorem różnych durnych pomysłów, jeżeli jakiś durny pomysł tutaj się znajduje w jasnej stronie mocy, to od razu ja się do tego przyznaję. Zawsze mi się podobał Teleekspres, więc stwierdziłem, zróbmy taką teleekspresową może audycję i nazwaliśmy ją wtedy Telefon komórkowy na parówkę. Nazwaliśmy? Ja nazwałem, dobrze, przyznaję się do wszystkiego. Nikt nie był temu winien, tylko ja. Po prostu powyrywałem sobie z internetu różne takie bzdurne, mniej lub bardziej śmieszne, absurdalne historyjki, które znalazłem. Ja je opowiadałem, je wspólnie próbowaliśmy komentować. Powiem wam tak, naprawdę nic nie paliliśmy, my po prostu jesteśmy tacy dziwni. My, czyli Krzysztof. Tak, nic nie paliliśmy, a ja nic też nie paliłem, ale to oni są normalni, ja jestem dziwni. To nie była udana audycja, chociaż ja nie rozumiem, mi się ona zawsze podoba i ja jej słuchuję przynajmniej raz dziennie. Ale to może ja mam tylko taki odpoł. Pozwolicie, że tego nie skomentuję. Ale po naszym telefonie komórkowym na parówkę była audycja, która jedna była myślę z ciekawszych, właśnie tak jakby trochę na przekór. Mieliśmy największy odzew w komentarzach. Zaprosiliśmy pastora Pawła Godawę, gdy jest to audycja o tytule Chrześcijaństwo z otwartymi oczami. Okazało się, że bardzo kontrowersyjne tezy wypowiadał pastor Paweł Godawa. No, my osobiście nie uważamy ich za jakieś kontrowersyjne, ale okazuje się, że jest wielu takich, którym się to bardzo nie podoba. I co można zresztą przeczytać we wszelkich komentarzach, gdzie po prostu mało co kilka osób łącznie z nami nie zostało spalonych żywcem, jako heretycy głoszący heretyckie treści. Może jeszcze wyjaśnimy, że te insynuacje, które pojawiły się w komentarzach, iż jesteśmy częścią sekty pastora Pawła, jak najbardziej zgadzają się z prawdą. Są słuszne, no, należymy do tego kościoła, ale nie nazywamy go sektą. Cóż ja nazywam? O co? A co? O co? Tyle sekt znam, co to należy do jakichś, nie mogę? Nie chcę, wolny kraj, to należy do sekty. Wolne słowa, wolność wyboru. Wolność tak. Sekty, dokładnie. No właśnie, w ogóle dlatego, a co tam? Będziemy polecać. Zapraszam na stronę wodażyciakoszalin.pl bodajże, tak? Tak, albo w skrócie ccwz.org. Ten adres również funkcjonuje. I tam możecie posłuchać więcej tematów, nie więcej tak samo kontrowersyjnych, ale dla nas przynajmniej wartościowe. Tak właśnie, bo ponieważ tam w tych nauczaniach my zyskujemy bardzo wiele pozytywnej energii i takiej mocy i przemyśleń do wielu rzeczy w życiu, które robimy, a robimy trochę różnych rzeczy i no jednak trzeba się czymś inspirować. Następna audycja z Michałem Kuźmą okazała się też audycją, której to trochę było kontrowersji z powodu sąsiada Michała, który z nim wszedł tam w jakieś
Który nie jest tutaj... mu życzliwy, najkrótszy mówiąc. O, właśnie. I Michał musiał też interweniować też na policji, z tego co wiem. Tak, powodu... tak się odbyło? Tak. No Michał do mnie dzwonił, że powiedział różne sytuacje. Może nie chcę wchodzić, bo pewnie Michał nie chciałby o tym specjalnie jakoś, żeby to szło gdzieś dalej. Ale no to też takie było ciekawe. Ale to wydarzenie, na które zapraszał Michał, odbył się, było udane. Jak tak. To się nazywało? Pierwsza konwencja? Wjazd, powiem szczerze, też hodowców ślimaków w Gorzowie Wielkopolskim, to się odbyło. Końcówka listopada, czy druga połowa bardziej listopada, sukces, zadowolone, będzie ten dalszy. Okej, to może puścimy teraz Arciego jakąś piosenkę. Dobrze, to z jego drugiej płyty, to był piękny, wyluzowany wieczór. Dobry wieczór, panie i panowie! Zrelaksowany Arci znów przy mikrofonie. Łap ten pozytywny, piękny klimat. 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 Dobry wieczór, panie i panowie, spontaniczna akcja, chodzi cały czas mi dziś po głowie. Mam znów zajawkę zrobić coś szalonego, to niekończąca faza, którą mam od małego. Ej, mam znów dobry nastrój, bo czasem mam zawieszkę, to wtedy łapię zastój. Mam znów dobrą, pozytywną śmiechawkę, dzwoni mój dobry brat, więc odbieram słuchawkę. Szykuje się gdzieś pozytywny wieczór, DJ Antonio już obecny, czeka na mnie na zapleczu. Mój pozytywny DAF razem z nami, wbijamy dziś na pipkę, którą rozbujamy. Kompletnie jestem ścilautowany, nieźle zakręcony, konkretnie rozszczepany. Wbijam na pipkę do swoich ludzi, mam dziś piękny Boży wieczór i nikt się tu nie nudzi. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. Yeah. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. Yeah. Biorę mikrofon, jadę z moim pojazdem. Ekipa cała tańczy, mając pozytywną jazdę. Jest bardzo piękna atmosfera, a SCI dobre świrostwo wciąż popiera. Każdy się bawi, każdy pięknie tańczy. Tańczymy w jednym duchu, bracie, bez wspomagaczy. A SCI dziś ze swoim składem. Ejo Antonio, puść jakąś dobrą lampadę. Jedna miłość, jedna radość ciągle płynie nas. Ten pozytywny klimat, który słyszysz, płynie z nas. Pozytywną nutką dziś pływamy. Dziękuję Bogu za piękny czas, dla niego gramy. Bo on jest sprawcą tego wszystkiego, więc cała chwała w naszym życiu należy do niego. A SCI z Dorotą rzuca na was bez. Zrelaksuj się z nami i porzuć wszelki stres. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. Yeah. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. 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 Yeah. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. To był wyluzowany piękny Boży wieczór. Boży wieczór, piękny wieczór, bo Boży jest. Boży wieczór jest, piękny Boży wieczór. Marcin Kowalski. Był również gościem Jasnej Strony Mocy. Muzyk, który... Wzruszył mnie okrutnie, ponieważ napisał piosenkę o nas, którą puściliśmy chyba ze dwa razy. Chyba się popłacił. Nie mogę być z nim wzruszony. Wykonał ją a cappella, nałożył trzy ścieżki i stworzył piękny utwór o nazwie Ballada. Tak. Ballada o... To ja muszę... ballada nie, była. Nie, było tylko ballada. Ale bardzo ładnie, po raz pierwszy ktoś napisał o nas piosenkę.
Tak, żeby teraz po tym fragmencie muzycznym, który mieliśmy, nie przeszkadzać z muzyką, puścimy go na zakończenie audycji. Lub nie. W ramach miłego akcenciku. Dobrze. A teraz audycja, która myślę, że troszkę więcej o niej opowiemy i która jest nietypowa, bo myślę, znaczy nie myślę, ja nawet wiem, że to jedyna taka audycja w kontestacji, która się okazała. Audycja ta była po prostu słuchowiskiem. Nie wiem, czy wszyscy ją usłyszeli. To był to pomysł Remka, który ma takie bardzo artystyczne zajawki w swoim życiu i kiedyś zaproponował, żebyśmy nagrali coś, miał zresztą wiele pomysłów, to był jeden, który udało nam się zrealizować, żeby nagrać słuchowisko. Nie będziemy może opowiadać o samym słuchowisku, bo to trzeba sobie odsłuchać, tak? Miało to nazwę długo wyczekiwana audycja na żywo. Hiperolimpiada, nazwa słuchowiska, tytuł słuchowiska. Tytuł słuchowiska był długo wyczekiwana audycja na żywo, a w podtytule było Hiperolimpiada. Scenariusz, według którego zostało wykonane, to był właśnie Hiperolimpiada. Dobrze. I wymyślił wszystko Remek. Tak jako taką pewną ciekawostkę powiem, że jest tam kilka dialogów się odbywa i część z tych dialogów, nie powiem które, odbywały się w taki sposób, że Remek brał mikrofon albo jakiś dyksafon i sam rozmawiał ze sobą, to znaczy rozmawiały to dwie postacie i on w międzyczasie no właśnie tak na tyle modulował głos, że ja powiem szczerze, jak to słuchałem, tylko dlatego, że wiedziałem, że co jest napisane i wiedziałem, że on to nagrywał, w życiu bym nie powiedział, że to jest odbywa ta sama osoba. Tak, naprawdę ma Remek wielkie zdolności. Szacunek dla niego. Ja mając tylko jedną kwestię do wypowiedzenia w całym tym scenariuszu, miałam problemy z jej wykonaniem. We własnej samoocenie nie byłoby tak dobre, jakbym chciała, a on wykonał kawał dobrej roboty, szukając dźwięków, wydając z siebie dźwięki, swoimi partiami ciała różnymi, szurając, stupając, i paszczowo również wykonał kawał świetnej roboty, dobrze się przy tym bawiąc. Dokładnie, bo czegoś nie robi dla 50 groszy. A więc chcielibyśmy tak naprawdę dużo więcej takich audycji nagrać, ale powiem szczerze, prawdopodobnie będziemy je rzadko nagrywać, gdyż tak sobie gdzieś wyliczyłem, że od pomysłu do samej realizacji, złożenia tego składu gdzieś 3, nawet 4 miesiące minęło. Pracujemy, mamy dzieci, zajmujemy się różnymi rzeczami, więc naprawdę nie było nam łatwo to nagrać. Ale cieszymy się, że to wyszło, bo mieliśmy doświadczenie, którego być może w życiu nie wiem, czy będziemy więcej takie mieli. I pojawił się pod audycją bardzo ciekawy komentarz, który też nas troszeczkę uskrzydlił. I wiemy, że to jest fajna robota. Yeah. A szczególnie, gdy realizuje ją człowiek, który ma pasję, tak? Mówiąc tutaj o ręku i który się w tym spełnia. Pomagamy mu w tym. A on pomaga nam. Tak jest. Pozdrawiamy Cię, Remku. Chcieliśmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, której już mówiliśmy, ale jeszcze ją podkreślić. Contest Club Grantham. Grantham to taka miejscowość w Anglii, jakby ktoś miał wątpliwości. Rysiek i Gosia będą prowadzić ten klub oraz bodajże ich kolega, ale ponieważ nie pamiętam imienia i nazwiska tego kolegi, więc nie będę tu wymyślał. Pamiętasz nazwisko Rysia i Gosi? Tak, oczywiście, że pamiętam. Czemu nie mówisz o tym imieniu? Ryszard i Małgorzata Kosińscy. No to przyzwyczaiłem się do imienia. Po imieniu do nich mówię, to co będę nazwiskami sypał. W każdym razie na pewno myślimy sobie, żeby nagrać taką audycję tylko z nimi. I jest to myślę ciekawe, bo łączy nas wiele, wiele lat wspólnych zainteresowań i wspólnych i wspólnego różnych rzeczy. Zwłaszcza, że Rysiek ma bardzo ciekawą historię, jest weteranem wojennym w wieku 34 lat, jest weteranem wojennym. Słuchajcie, człowiek młodszy ode mnie jest weteranem wojennym. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale ciekawie brzmi, nie? Tak, brzmi intrygująco, więc... A razem byliśmy w wojsku, jakby ktoś nie wiedział, a pewnie nie wie. Poza wami. Poza nami, a może my tylko we dwóch byliśmy w tym wojsku, to było wojsko, no dobra. Bardzo ciekawa postać, Rysiu i Gosia. Pozdrowienia dla was teraz. Tak jest, pewnie nas słuchacie. Będziemy was wspomagali w tym dziele tam w Anglii. Tak jak wy wspomagacie nas w różnych sytuacjach. Co jeszcze? Na pewno chcieliśmy przypomnieć o www.milionzapałek.pl, na której to stronie możecie zobaczyć, co nas syn sprzedaje, wymyśla i kombinuje. A dla... Są też tam życzenia dla was od miliona zapałek. Wiesz co? Jeżeli włączysz sobie play, to również dla ciebie.
O, świetnie. Chciałem wam coś zaśpiewać, ale nie, chyba się nie zdecyduję. A chcieliśmy też ogłosić pewien konkurs. Chcielibyśmy, żebyście skomentowali tą naszą audycję, która właśnie teraz jest przez was wysłuchiwana, i żebyście napisali coś. No właśnie, tak naprawdę nie mam do końca pomysłu. Może żebyście nas zainspirowali, może byście dali jakiś ciekawy komentarz. Możecie nawet nas skrytykować, a jakże nie. A jakże tak. A czemu by nie? A czemu by nie? A dlaczego? Ponieważ chcielibyśmy też wam rozdać pewną nagrodę. Otóż dla wszystkich, którzy... A może tak, dla wszystkich, Nie dla wszystkich, którzy zostawią komentarz, ale dla tych, których komentarz nam się spodoba. Subiektywnie. O tak, bo ja już nie wierzę dzisiaj w pewien obiektywizm. Mhm. Przynajmniej nie w każdej formie, nie wszędzie. Rozdamy e-booka, którego wyślemy pocztą, ale najpierw musicie zostawić jakiś ciekawy komentarz. Najlepiej. A tak z ciekawych rzeczy, to oprócz ciekawych komentarzy, to nasza audycja jest chyba jedną z najrzadziej komentowanych. Ja się zastanawiam dlaczego. Nie. Padła taka teza, że rozmawiając z kilkoma osobami, rozmawiając z twoim bratem, który jest pastorem, przedsiębiorcą, którego dużo częściej komentują, padła taka teza, jeżeli jest coś dobrego, to ludzie nie tego nie komentują. Ale co innego, jeżeli jest coś bulwersującego, coś, z czym się nie zgadzam, to zawsze wyrażę swoje zdanie. Jeżeli coś jest dobrego, to co to pochwalać? Bo to nikomu się nada. To. A właśnie gram na zębach. A wiesz, to jest jeszcze taka teoria, że możemy po prostu słabe audycje nagrywamy, dlatego nikt nie komentuje. Ale to się tylko komentuje. Słabe do bani, wyłącznie to nie nagrywajcie tego więcej. Ale to bym szefostwo nam musiało powiedzieć. Jak nam szefostwo powie, na przykład Hugo powie, dajcie spokój z tą jasną stroną mocy, to wtedy ja osobiście przyrzekam. Przyrzekam słowo harcerza, podnoszę dwa palce, nagram ciemną stronę mocy. A w tej audycji będę tylko klął i mówił... I jeszcze będę mówił... Jest już na antenie innego radia, polskie radio już ma swoją audycję ciemna strona mocy, więc nie wiem, czy nie posunął ciebie o plagiat. Nie. A co tam, jak to ma być obraźliwa, to więc obrażę wszystkich. Oho, zaraz ja się obrażę, uważaj co mówisz. Naprawdę, ja bardzo lubię narzekać, ja uwielbiam narzekać, kląć, ale tak sobie uznaliśmy, że nie będziemy za bardzo tego robić, więc nie wiem. Tak sobie postanowiliśmy, mimo że to nie jest łatwy temat do gryźnięcia, to właśnie zaczynamy narzekać na naszą rzeczywistość, narzekając, że narzekamy. To chyba znaczy, że... To już koniec, bo głupie pomysły nam przychodzą do głowy, za które ja jestem odpowiedzialny, więc... Także... Ja, dobra. Czyli Krzysztof Burzyński i ona... Czyli Anna Burzyńska. Mówiłyśmy do was. Życząc wam wesołego roku. No właśnie. Następnego. Następna audycja ukaże się po nowym roku. W nowym roku. W 2013. Co w niej będzie jeszcze dokładnie? Kto i co w niej będzie jeszcze nie wiemy. Będziemy modulować głos. Na głos. Ale no co, możemy zrobić teraz. Życzymy wam szampańskiej zabawy. Nie lubię życzeń. Dobrze, Krzysiek wam niczego nie życzy. Ja chcę wam powiedzieć tylko niech moc będzie z wami i do siego roku. Pa, pa. Gdzie to się wyłącza? Do re mi, do re mi, do re mi.
Niech moc będzie z tobą. Kontestacja.com. Radio ludzi myślących.